Cześć wam dzisiaj, jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Magic Legends i dziś powiemy o kilku pakach, które możecie sobie złapać z bonusowymi skinami i jak zmieniać te skiny. Nie dajcie się nabrać, jak widzicie na czacie po lewej na dole pisze welcome pack, jakiś claim free pack. Nie ma nic takiego, przynajmniej nie z czata. Są trzy paczki, które możecie teraz złapać za darmo. Jedna jest z Epika i jest ona dostępna do bodajże 6 kwietnia, czy jakoś tak. Wspominałem o niej ostatnio i w sklepie Epika, jak macie grę zainstalowaną, wchodzicie w sklep i to jest poniżej w dodatkach do kupienia. Jak wejdziecie sobie w Store i Classes and Packs, jest Arc Planeswalker Starter Pack. To powinniście mieć dostępne od samego początku, bo Epic odpala Arka, żeby odpalić tą grę. To jest paczka, którą możecie zabrać od Epica, która jest w ograniczonym czasie tylko do wzięcia, więc polecam się śpieszyć. To Dennis Priest Custom Pack to jest paczka, którą dostajecie za zapisanie się na newsletter, co też polecam uczynić, bo nie ma większych problemów, że później ten newsletter, wiecie, do spamu wrzucić i zapomnieć o jego istnieniu. O ile mi wiadomo, nikt inny nie ma żadnej paczki dodania i cała reszta jest, jak widzicie, no jak najbardziej płatna. Teraz tak, co zrobić, żeby zmienić wygląd swojego bohatera, bo zapewne na samym początku wskakujecie do gry i wyglądacie tak jak każdy inny przedstawiciel waszego typu many. Wszyscy czerwoni będą wyglądali tak samo, wszyscy biali będą wyglądali jak ten Snow Trooper One koło mnie. To jest akurat mag ognia ze zmienionymi kolorami, więc może zajmijmy się tym, gdzie możemy zmienić wygląd postaci. Jak macie mapę przed nosem i jesteście w tym głównym portalu, gdzie większość questów się oddaje i bierze, to musicie po prostu polecieć na dół. I tutaj w jednym z tych załomów będzie Taylor, składający stroje. Co oznacza, że w tył wzrób i lecimy. Ła, rozlałem herbatkę, brawo ja, brawo ja, brawo ja. Wood, wood, widzimy gościa. Ten kolo tutaj. Talk to Taylor. Jak z nim zagadacie, continue i nie wchodzicie w info, tylko od razu w Taylora i macie kilka opcji. Co ważne, jeżeli chcecie zobaczyć, co od razu macie dostępnego, to klikacie w tą zakładkę. New, tu się pojawią rzeczy, które wam wydropiły podczas tej sesji rozgrywki. Locked, to są oczywiście zamknięte, to nas mnie interesuje. Chyba że chcecie sprawdzić, gdzie można dorwać na przykład takiego, nie wiem, to mi się kojarzy z Steppenwolfem z Justice League. I jak najedziecie na to myszką, to piszę wam, gdzie to można zdobyć. Ten akurat konkretnie chyba dropi z mobów. Ten jest z paczki i tak dalej, i tak dalej. Więc klikacie w usable i sprawdzacie, co macie. Jak jest coś fajnego, to zakładacie. Jak nie, no to... Bodyware, macie dostęp chyba do wszystkich klas startowych, czyli ten nie Pyromanta, Geomanta, Mind Mage. O, nawet jest napisane Geomancer, Mind Mage, Necromancer, Sanctifier i Beast Caller. Te dwie mi wydropiły zarobienie questów bodajże. Prywatnie ten zestaw skojarzył mi się z serialem Beetlejuice i jak w animowanej wersji była rysowana ta dziewczynka w takiej pelerynce z pająkowym motywem. Macie kilka rzeczy, których na pierwszy rzut oka nie widać, czyli co macie pod tym strojem. Sobie wziąłem jakąś taką śmiechową zbroję. Jakie rękawice macie, możecie to zmieniać. Chociaż jak tak pomyślę, to i tak powinno widać te kamienie, bo to jest część jego spela, no ale... Okay. Spodenki i butki. Wszystko możecie popodmieniać i jest jeszcze jeden ważny element. Możecie wskoczyć w kolory i zacząć sobie zmieniać dowolnie kolory waszego bohatera. Więc to jest bardzo spoko rzecz, jeżeli chcecie się wyróżniać na tle innych planeswalkerów. Możecie zmienić też uprzednio ustawione, no, ciało, wielkość, nie wiem, proporcje, kolor skóry, to jak wygląda wasza postać. Potem to, co robicie, to zapisujecie swój set i po wyjściu już powinniście mieć to ubrane. Między setami można się łatwo przerzucać u tego gościa, bodajże chyba nie da się na chwilę obecną tego robić z menu. Nie widzę, żebym mógł mu wygląd zmieniać. Tak czy siak, to są wszystkie informacje, które potrzebujecie, żeby skorzystać z rzeczy zdobytych z tych różnych skinów, albo z tych wszystkich rzeczy z paczek. Pamiętajcie, że te paczki musicie kupić ze sklepu. Po odebraniu paczki epikowej w Epiku, ona się pojawia tutaj i musicie ją dopiero kupić dla swojej postaci, czego na razie nie czynię, bo tu są boostery, z których chciałem skorzystać później. A więc to będzie tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się przy najbliższej okazji. Do następnego i hej! Boli.